Jeśli chodzi o podstawową informację, to muszę powiedzieć, że Lublin przez ostatnie dni słynął jako centrum starożytności. Kontekst tego rozgłosu może się wydawać dziwny, dlatego że konferencja, która zgromadziła kilkudziesięciu badaczy z całej Polski, nie tylko z Polski, poświęcona była przemocy w starożytności. Uśmiechałem się nawet, mówiąc na otwarciu tej konferencji, że zgromadziła nas przemoc, choć tak na dobrą sprawę to miłość do starożytności, bliżej do antyku, dlatego że większość wystąpień konferencyjnych była poświęcona różnym przejawom, aspektom przemocy w świecie grecko-rzymskim. Wydaje mi się, że wszyscy uczestnicy konferencji z dużą atencją podchodzili do problematyki, która z punktu widzenia na swą niejednorodność i takie bogactwo wewnętrzne dała szansę zaprezentowania zdobyczy w tym zakresie zarówno przez filologów klasycznych, historyków starożytności, prawników. Mieliśmy nawet w swoim gronie filozofów i archeologów. Niech to tylko będzie sugestią i jakimś powodem do wyobrażenia sobie, z jaką głębią mamy do czynienia w momencie, kiedy mówimy o przemocy. Mimo tego, że niektóre z form tej przemocy, poniekąd oczywiste w świecie współczesnym, nie udaje ich się przenosić do tej odległej rzeczywistości. To, co się chyba stalkingiem nazywa, nie było po prostu w tej starożytności możliwe. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jakkolwiek to nie zabrzmi, a w dzisiejszym świecie echo tych słów wybrzmi jednak groźnie i złowieszczo, to zgromadziła nas dzisiaj przemoc. Takiej kumulacji, koncentracji i skupienia przemocy w różnych jej aspektach i kontekstach obecnych w jednym czasie i miejscu w Lublinie chyba jeszcze nie było. Obrazu całości dopełnia fakt, że patronem 28 września jest święty Wacław, męczennik. Nie obawiam się jednak interwencji jakichkolwiek ze służb, te pojawiają się zwykle wczesnym rankiem. A to z tego powodu, że dzisiejsze zgromadzenie jest jak najbardziej legalne. Jest przecież z nami dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pan profesor Robert Litwiński, sekretarz generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego uprzejmie proszę o dokonanie aktu legitymizacji naszego spotkania. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rad jestem niezmiernie, że mogę otworzyć tę, uczestniczyć w otwarciu tejże konferencji. Cieszę się tym bardziej, że jest to druga konferencja organizowana przez starożytników w tym pomieszczeniu. Rok temu mieliśmy bodajże spotkanie bardzo interesujące. Cieszę się, że zostałem poproszony, pomimo tego, że ja zajmuję się nieco inną działką, mianowicie historią najnowszą. Ale pan dyrektor powiedział, dlaczego ja tutaj przyszedłem, raczej z funkcji dziekana, nie dlatego, że przygotowywuję tekst o przemocy aparatu władzy w latach 80. Tam raczej, szanowni państwo, nie będzie o recepcji świata starożytnego, antyku czy antyczności. Ostatnio deliberowaliśmy na Radzie Wydziału, choć pewne, że tak powiem, instrumenta do rozpraszania tłumów były również wykorzystywane. Szanowni Państwo, niezmiernie gratuluję zorganizowania takiej konferencji, a przede wszystkim faktu, że udało się zaprosić tak znamienite grono referentów. Witamy Państwa serdecznie w gościnnych progach. Tu troszeczkę wyprzedzę panią profesor Wion Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, które zawsze aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy organizowane przez Instytut Historii. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z panem dyrektorem na temat tej konferencji. Mówię, że raczej chyba tutaj w przypadku tego spotkania będzie dominowała przemoc fizyczna, raczej psychiczna chyba będzie na niejako dalszym planie, chociaż pewne tutaj takie referaty dosyć oscylujące wokół tej problematyki będą. Zastanawiałem się, szanowni państwo, jakim mottem otworzyć dzisiejsze spotkanie. Chodził mi po głowie szczególnie utwór grupy Kult. Hej, czy wy wiecie, chociażby z racji tego, że właśnie wykorzystuję teraz w swoim tekście, ale może bardziej cofnę się w
lata wcześniejsze i nawiązując do nowożytności posłużę się tekstem Cypriana Norwida z 1851 roku, który również o przemocy traktuje. Tekście, który, szanowni państwo, niejako w dzisiejszej sytuacji politycznej naszego państwa jest jednak moim zdaniem zbyt pochopnie wykorzystywany. Niemniej powstał w okolicznościach takich, które przemoc jak najbardziej, szanowni państwo, w swojej materii mają za główny podmiot. Ogromne wojska, bitne generały, policje tajne, widne i dwupłciowe. Przeciwko komuż tak się pojednało? Przeciwko kilku myślom, co nie nowe. Pozwólcie państwo, że tym mottem dokonam otwarcia waszego spotkania. Życzę owocnych obrad, a przede wszystkim burzliwych, konstruktywnych dyskusji w kuluarach. Dziękuję bardzo. Zwykle przy konferencjach, które mają dosyć duży rozmach, chodzi o znalezienie takiego tematu, który prowokowałby do tej aktywności naukowej takie złożone grono badaczy. Wydaje mi się jednak, że w odniesieniu do przemocy, zwłaszcza tej fizycznej, w odniesieniu do świata starożytnego, funkcjonuje bardzo wiele stereotypów. Wydaje nam się, że to epoka, która krwią ocieka i poniekąd tak było, bo walka ze stereotypami nie może być tak mocno ortodoksyjna. Musi coś pozostać z tego, co w wizji tradycyjnej, a powszechnej funkcjonuje. Chodzi natomiast o to, żeby pokazywać te aspekty funkcjonowania ówczesnego świata, które nie tyle były wolne od przemocy, ale w ramach których ta przemoc wyglądała nieco inaczej. Jednym z ciekawych przejawów tej przemocy w starożytności był język, był inwektywny. Chociażby i sporo, zwłaszcza filologów klasycznych, ale także historyków poświęciło swoje wystąpienia inwektywie, zwłaszcza tej inwektywie politycznej. Więc akurat w tym przypadku ten przejaw przemocy daje możliwości, żeby porównywać go ze współczesnym językiem polityki. Powiem tylko tyle, że ten język Cycerona bywał bardziej dosadny niż polskich polityków, co nie znaczy, że w tym względzie mamy naśladować starożytność. Proszę teraz o zabranie głosu gospodarza tej magicznej przestrzeni, przedstawiciela Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, panią profesor Małgorzatę Wijoł, przewodniczącą Wydziału Pierwszego Nauk Humanistycznych. Ja powiem w ogromnym skrócie, że to instytucja naukowa szczególna w naszym mieście, a w związku z tym mogę się pochwalić, że starożytnicy żyją w szczególnej symbiozie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym. Mam nadzieję, że nie ubiegnę nazwy tego, o czym pani profesor powinna będzie chciała powiedzieć. Bardzo proszę, pani profesor. Szanowni państwo, panie i panowie, z przyjemnością witam państwa w progach Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. To jest miejsce, które jest kuźnią myśli lubelskiej, które to promieniuje również na inne instytuty i chociaż dzisiaj tylko częściowo będziecie państwo w naszym budynku obradować, a później zapewne przejdziecie do budynku naszej humanistyki, to jednak w imieniu pierwszego Wydziału Nauk Humanistycznych witam w tej bardzo ważnej sali. Tu bowiem od wielu lat spotykają się pracownicy, czy uczeni też, można tak powiedzieć, naukowi różnych uczelni, uniwersytetów na terenie Lublina. Jest to szczególne miejsce, ponieważ wszyscy się tu spotykamy i wymieniamy swoje informacje, wiedzę, słuchamy, przychodzą medycy, przyrodnicy, ale jest także miejsce dla humanistów i dlatego bardzo, bardzo serdecznie państwa tu witam. Patrząc na tytuł i idąc tutaj, przemoc w starożytności, ja miałam inną nieco wizję niż pan dziekan, mnie to skojarzyło się z barbarzyńcą w ogrodzie. I myślę, że coś w tym jest, dlatego, że człowiek jako istota ludzka w sobie posiada chęć przemocy i jest w części barbarzyńcą. Niezależnie od epoki, niezależnie od miejsca, tym barbarzyńcom, czy też lubiącym stosować przemoc się objawia. W zależności od warunków i sytuacji,
Myślę, że właśnie o tym dzisiaj Państwo i w najbliższych dniach będziecie rozmawiać i dyskutować, ponieważ zjawisko przemocy towarzyszy człowiekowi, odkąd pojawił się na ziemi. I starożytni są do tego najlepszym momentem do zastanowienia się, w jaki sposób wyrafinowany lub mniej wyrafinowany człowiek drugiemu człowiekowi tę przemoc jakby oddaje. I myślę, że to jest najważniejsze leitmotiv Państwa spotkania. Życzę dobrych obrad, ale także wykorzystania tego, że dzisiaj niebo się otworzyło i pokazało się słońce i te wiadra wody wylewające się do tej pory na nas gdzieś powędrowały. Życzę więc także miłego zwiedzania Lublina, który jest coraz piękniejszym i ciekawszym miastem i może gdzieś znajdziecie Państwo Barbarzyńcę w ogrodzie. Przemoc jako kategoria badawcza trudna do zdefiniowania w jednym z referatów pojawiła się, czy w kilku referatach, w zależności od tego, jakie tło źródłowe stanowiło taką podstawę do ciekań, pojawiały się próby definiowania tejże przemocy, no ale nieco inaczej rzecz wygląda, jeśli chodzi o takie próby natury etymologicznej, językowej, inaczej, jeśli poszukiwać szerokich kontekstów tejże przemocy, bo okazało się, że ta o charakterze psychicznym także miewała miejsce w starożytności. Zasób słów, którymi posługiwali się starożytni, zarówno ten w Grece i w łacinie, nie był nazbyt bogaty. Prawda? Więc wszelki ruch związany z wykorzystaniem siły był nazywany podobnie jak uderzenie kogoś w głowę, czy inne jeszcze przejawy tej fizycznej aktywności. Gdybym miał opowiedzieć o pewnych wystąpieniach, które przykuwały szczególną uwagę, to te, którym blisko było do takich mirakulów, cudowności, ciekawych rzeczy z natury, a więc do tych form przemocy fizycznej przede wszystkim, no pojawiały się w wystąpieniach sceny niemal makabryczne i moje zaniepokojenie wynikało z faktu, że te najbardziej drastyczne sceny przemocy opisywane były, czy też interpretowane tuż przed obiadem. Stałem ze stołem. To tak trzeba trochę przez życie przejść, żeby to usłyszeć o sobie. Aczkolwiek jest to refleksja wcale nie optymistyczna, bo chciałbym być na tym młodzieńczym dorobku i poznawać świat. No, trochę jest inaczej. Ale moja refleksja dotyczy przede wszystkim tych spotkań, o których pan profesor Sławek przed chwilą wspomniał, spotkań Komisji Historii Starożytnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Komisja, która tam ma już ogromną tradycję i oczywiście spotkania, bo one są istotą działania tej komisji. Komisja powstała w latach, już nawet nie połowu, ale wczesnych 70. z inspiracji profesora Józefa Wolskiego i profesora Tadeusza Kotuli. To ci dwaj panowie doprowadzili do utworzenia tejże komisji w sytuacji, gdy nauki nasze, historyczne o starożytności pozostawały całkowicie w powijakach. Gdy dzisiaj patrzę na naszą liczną grupę tutaj zgromadzonych, a przecież nie wszyscy pojawili się w Lublinie, to serce się raduje. Stajemy się coraz bardziej widoczni, nasze środowisko prężnieje, coraz więcej mamy pracowników samodzielnych, no i oczywiście coraz więcej ośrodków, które prowadzą, czy w których prowadzone są aktywnie badania nad światem starożytnym. W naszym wydaniu to głównie antycznym, ponieważ koledzy zajmujący się Orientem, Egiptem, Orientem, jakby otworzyli własne kręgi i przestali uczestniczyć w naszych spotkaniach. Te nowe ośrodki, które pojawiły się na mapie, już dzisiaj odgrywają coraz to bardziej znaczącą rolę. Mam tu na myśli Szczecin, Olsztyn, Częstochowę, Rzeszów. To są ośrodki, które naprawdę, jeśli chodzi o badania nad antykiem, odgrywają rolę coraz to ważniejszą. No i oczywiście wpływają również na postawę i badania tych tak zwanych ośrodków starych. Jeśli chodzi o spotkania nasze
komisji historycznej nie potrafię zliczyć, ile ich już było. One się odbywają formalnie czy teoretycznie w cyklu co 2 lata, tak aby wypadać jakby mniej więcej na 2 lata przed walnym zjazdem, zgromadzeniem ogólnym PTH. Ale to różnie bywa, czasami ta przerwa wynosi 3 lata. W Lublinie komisja organizuje swoje spotkanie po raz, panie profesorze, drugi. To pierwsze, które tu się odbyło, to był schyłek lat 70. też roku nie potrafię w tej chwili dokładnie wymienić, ale w każdym razie byłem jeszcze przed doktoratem i stąd mi to w pamięci utkwiło. I jeszcze rolę tutaj mistrza grał profesor Tadeusz Łoposzko, który nas niezwykle gościnnie przyjmował w murach uczelni i oczywiście w mieście Lublinie. I do dzisiaj to spotkanie wspominamy z prawdziwym rozrzewnieniem. Na tym spotkaniu byli jeszcze obecni nasi poprzedni wielcy mistrzowie, w tym profesor Tadeusz Kotula, który był naprawdę wielkim duchem tych spotkań i bardzo o nie zabiegał. A potem spotkania zaczęły się odbywać w różnych innych ośrodkach, nie tylko w tych tradycyjnych akademickich, takich jak Kraków, Wrocław, Warszawa. W Warszawie akurat najmniej chętnie nas tam witano, nie wiem dlaczego, ale potem już i w tych ośrodkach nowych. Szczególnym jakby zapisem naszej pamięci pozostało spotkanie w Rzeszowie, które organizował w świętej pamięci Lesław Morawiecki, które miało specjalny wymiar, bo wtedy jeszcze uczestniczył w tym spotkaniu również profesor Józef Wolski, ale i sam anturaż był po prostu niezwykły. Była organizacja, przeszła wtedy wówczas nasze wszelkie oczekiwania i atmosfera, która to było rok 2000, było nie było, która wtedy temu spotkaniu towarzyszyła. Ja mam tę wielką przyjemność, zaszczyt, że przez 3 kadencje prowadziłem Komisję Historii Starożytnej. No, powiem szczerze, że na początku trochę przymuszony przez profesora Tadeusza Kotulę, któremu najpierw odmówiłem, skierował do mnie pismo, list serdeczny z prośbą, abym, ponieważ on sam nie czuł się na siłach, abym, to był początek lat 90., abym ja przejął prowadzenie komisji. I muszę powiedzieć, że w porywie jakiegoś durnego duchu odmówiłem. Odmówiłem przekonany, że a co tam będę się zajmował organizacją życia publicznego, świata historycznego, jak lepiej zająć się egoistycznie własnymi badaniami i zająć się swoimi sprawami. Po jakimś czasie otrzymano od profesora Kotuli list pełen żalu, że no nie ma komu idei tej przekazać. To tak jakoś przykro mi jest ogromnie, że młode pokolenie historyków idące za nim nie chce tej idei podjąć. No i wtedy, no tak jak święty Hieronim w pewnym momencie dokonał jakby reasumpcji własnej decyzji i dokonał zakupu sumienia. I napisałem do profesora długi list, bijąc się w piersi, że co prawda niegodzien jestem, to słowa świętego Hieronima, ale jednak proszę o wybaczenie, że odmówiłem i jeśli jeszcze jest to możliwe, to stoję do dyspozycji. Stawiam swoją osobę do dyspozycji pana profesora, no i tak się już potem zaczęło i stało się to też zalążkiem wielkiej przyjaźni, jeśli mogę tak to powiedzieć, między profesorem Tadeuszem Kotulą a mną. Ta przyjaźń może profesora nie ma, trwa do dzisiaj, podobnie zresztą jak z innymi wielkimi, z którymi mogłem wejść bliższe kontakty, bliższe relacje, między innymi dzięki Komisji Historii Starożytnej, dzięki tym naszym spotkaniom, które się w różnych częściach kraju odbywały. To drugie spotkanie w Lublinie zapowiada się przepięknie. Raz, że przemoc. Któż o niej nie słyszał, prawda? I któż jej w różny sposób nie definiował? Po drugie, oczywiście Lublin, który w moich oczach staje się, tak jak pani profesor to przed chwilą powiedziała, miastem coraz to piękniejszym. Ja jeszcze pamiętam zrujnowaną stalówkę, opuszczony zamek, prawda? No, wyglądało to bardzo nieciekawie, a dzisiaj wczoraj dzięki panu profesorowi dokonaliśmy małego objazdu przy światłach nocnych Lublina.
No i dzisiaj to, co zobaczyliśmy już przy pięknym słońcu, miasto naprawdę staje się przepiękne, wspaniałe. No i trzeci powód to jest to, że środowisko naukowe Lublina, środowisko starożytników, po pewnym małym kryzysie, który wiązał się najpierw z odejściem profesora Łoposzki, potem profesora Wesława Morawieckiego, że to środowisko stanęło znowu na mocnych nogach. Widać to, można to zaobserwować i w publikacjach, i po tej wielkiej aktywności organizacyjnej, że znajduje się w czołówce naszych środowisk, środowisk antycznych, w cudzysłowie, prawda, w całym naszym kraju. I bardzo chciałbym podziękować Darku Tobie, że zgodziłeś się podjąć ten ciężar zorganizowania komisji tutaj. To nie jest sprawa taka sobie łatwa, wymaga to dużo wysiłku, zarówno koncepcyjnego, jak i rzeczywiście takiego stricte organizacyjnego. I myślę, że to wszystko wygląda przynajmniej w pierwszym dniu, nie chcę chwalić tego słońca za mocno, ale wygląda na to, że spędzimy tutaj wspaniałe chwile. No i oby to nasze środowisko, patrzę naprawdę z uznaniem na młodych adeptów naszej historii antycznej, dziejów antycznych, którzy tutaj na tej sali przybywają. Miałem okazję uczestniczyć ostatnio w kilku przewodach doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich. No i naprawdę jesteśmy coraz to wyraźniej na tej mapie polskiej humanistyki postrzegani. I wbrew temu, co się, szanowni Państwo, głośno mówi, że humanistyka jest w obrocie, japońska decyzja jest oczywiście straszliwa dla nas wszystkich, myślę, mam nadzieję, że Europa tym krokiem nie pójdzie, ale myślę, że mimo tych trendów, z jakimi się stykamy, z wywoływaną oficjalnie i publicznie niechęcią do studiowania przedmiotów, kierunków humanistycznych, co prawda już po zmianie ministra trochę ten ton, czy pani minister ten ton troszeczkę osłabł, ale myślę, że mimo tym niepomyślnym ciągle wiatrom wiejącym gdzieś tam z górnych, powiedzmy, obszarów naszego życia publicznego, że humanistyka się obroni, że bez humanistyki świat nie może istnieć. A w tym, wobec tego, co się w ogóle dzieje w świecie w tej chwili, tu na naszym kontynencie, bez tego, co nazywamy tradycją antyczną, bez tego, co nazywamy naszymi korzeniami, tym bardziej się nie obędzie. I to jest mimo wszystko dla nas bardzo, bardzo optymistyczne. Cieszę się, że mogę być z Państwem tutaj dzisiaj również. Proszę wybaczyć, że ten mój pobyt nie będzie trwał przez całą konferencję. Muszę niestety jutro wracać do Poznania. Ale myślę, że obrady do końca przebiegną w znakomitej atmosferze i w fervorze wspaniałej dyskusji, czego wszystkim serdecznie życzę. Na zakończenie jeszcze tylko dodam, jeśli mogę, takie małe uzupełnienie do notki przy moim nazwisku. Tam się w programie znalazło kolegi europejskie imienia Jana Pawła II w Gnieźnie. To ciągle te nieporozumienia wynikają z ogólnej, prawda, ogólnego zamieszania strukturalnego zmian organizacyjnych w Poznaniu. Kolegium Europejskie oznacza kampus uniwersytecki w Gnieźnie. Natomiast w murach tego kampusu działa Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i to jest moja właściwa afiliacja. Dziękuję bardzo. Nasycenie militarystyką takich konferencji wydaje się oczywiste, ale z drugiej strony no, próżno byłoby ograniczać tę przemoc tylko i wyłącznie do tej związanej z funkcjonowaniem armii, niezależnie od tego, jaka ona by była. Dużo było odniesień do literatury, do tego toposu przemocy, który mocno jest obecny w literaturze, zwłaszcza greckiej, w dramacie, tragedii. Więc tutaj było szerokie pole do popisu dla filologów. Choć powiem zupełnie szczerze, że badacze starożytności stają się takimi eksploratorami o charakterze uniwersalnym, bo przecież nie sposób mówić o dobrym i rzetelnym historyku starożytności, który nie posługuje się metodą filologiczną, który nie wykorzystuje zdobyczy archeologii, czy też wiedzy na temat prawa, czy praw greckich, czy prawa rzymskiego. Więc ta interdyscyplinarność zainteresowania starożytnością pojawia się na każdym kroku.